Gosia Brzezińska dla kanału Koloseum, ze mną Monika Laskowska po drugim już starciu we Freak Fightach. Dzień dobry. Powiem Ci, że nie do końca zadowolona, bo przegrana, ale jednak fajnie, lubię. Rany wojenne masz, ale czujesz się chyba dobrze, na to wygląda. Wiesz co, tak, czuję się bardzo dobrze i mogłabym jeszcze raz wyjść teraz w tym momencie do walki, a pewnie troszkę by mnie puścili z tą śliwą, ale siły jeszcze mam dużo. Jak z perspektywy Twojej przebiegały te wszystkie trzy rundy? W pierwszej zaatakowała Cię mocnymi wiatrakami, dotarły, co? Ale była jednak moja pierwsza runda, nie? Była moja pierwsza, druga i no w trzeciej za dużo błędów jednak popełniłam, bo jak zwykle szłam jak czołg. Szczerze to myślałam, że ta walka się skończy po prostu ze względu na niesportowe zachowanie, bo ona łapała tej siatki trzy razy, wydaje mi się. Tak, wiesz co, właśnie sędzia zauważył chyba tylko raz, że łapała. Walka została przerwana, tak, zostały odjęte punkty, a mimo wszystko było jednak jednogłośna decyzja sędziów, bo jej ciosy jednak do mnie dochodziły, a ja zamiast robić uników technicznie bardziej, stąd mój trener nie jest za bardzo zadowolony, przepraszam. Powiem Ci szczerze, że dużym sukcesem jest to, że przetrwałeś te trzy rundy, no bo naprawdę wiele osób obstawiało w ogóle, że tu będzie jakiś knockout, że ta walka skończy się przed czasem. Jak Ty to widziałaś? Te Marianny ciosy nie były mocne. Mi się wydaje, że po prostu no, technicznie musi się jeszcze sporo podszkolić, bo pewnie gdyby dała mi ten cios prawidłowy, to bardziej bym poczuła. Nie czułam mocno tych ciosów, dlatego też napierałam cały czas i ja ją zaganiałam pod siatkę. Tak naprawdę ja kontrolowałam wszystkie te trzy rundy, tylko za dużo błędów popełniłam. No właśnie, i Ty podniosłaś rękę do góry, powiedziałaś też, że wydawało Ci się, że to Ty zwyciężyłaś. Co zawiodło, jeśli chodzi o takie Twoje postrzeganie w tej walce, bo pewnie no, z Twojej perspektywy dużo rzeczy inaczej po prostu wyglądało. No na pewno inaczej z mojej perspektywy, bo ja jej, wiesz, sprowadzałam ją do parteru i trzymałam, tylko ona mi w tym parterze właśnie złapała i mi pewnie przydusiła też mi tlenowo, chociaż mi ciężko jest właśnie, wiesz, ja mam bardzo dobrą kondycję, mi ciężko jest tlenowo odciąć, też trenuję jogę i jednak mam, ten oddech mój jest naprawdę bardzo długi, jeżeli chodzi o wdech i wydech, także płuca mam dobre. No, chyba w tej sytuacji, nie wiem czy to było wtedy, kiedy byliście w parterze, ktoś zaczął krzyczeć, tak jak Islam pokazywał, to co pokazywał i czego nie zrobiłaś? Ojej, czego ja nie zrobiłam? Dużo nie zrobiłam. No bo na pewno była reprymenda od trenerów, więc możesz powiedzieć. Było tak, że no nie zrobiłam tam, gdzie właśnie chcieli, żeby było kolanko, to ja podcinałam nogę, ale ładnie podcinałam tę nogę. Tam, gdzie mówili lewy i prawy prosty, to ja robiłam co innego, schodziłam do parteru. Czyli z perspektywy czasu mogłabyś wiele rzeczy zmienić w tym pojedynku. No tak, rzeczywiście. Chyba bardziej się słuchać trenerów, to mój największy błąd. A ty po prostu wyłączyłaś się tak na to, co dookoła jest, skupiłaś się na Mariannie, czy dlaczego nie słyszałaś tych jej wskazówek? Moim zdaniem to był przeważający ten punkt, gdzie ja po prostu się nie broniłam. Za mało było obrony. Ta ostatnia runda, kiedy w zasadzie większość tej rundy, w zasadzie chodziłyście dookoła oktagonu i tylko Marianna sporadycznie wyprowadzała jakieś ciosy, czy ty miałaś już wtedy taki zamiar, żeby po prostu przeczekać do końca, czy z czego to wynikało? Wiesz co, chciałam ją jednak dopaść, nie? I stąd też ja napierałam, bo szukałam tego momentu, żeby ją dopaść i celnąć taki prawidłowy, dobry cios. No i też mało kopnięć z twojej strony, dlaczego taka decyzja? Wiesz co, mało kopnięć? Tak, to prawda, mało, za mało. Mhm. Ona jednak więcej gdzieś tam w ten sposób próbowała, a jak jeżeli chodzi o show i tą galę VIP, bo no, zdecydowanie mniejsze widowisko niż to, na którym miałaś okazję brać udział ostatnio. Ty lubisz show, więc zastanawiam się, czy to, że publika gdzieś tam aż tak nie nakręcała, wpłynęło gdzieś na ciebie? Wiesz co, słyszałam publikę, ale rzeczywiście jak jest was bardzo dużo, to serducho jeszcze bardziej rośnie i to jest bardzo, bardzo dopingujące. I jakie ty masz plany dalej na walki, bo z tego co kojarzę, gdzieś tam zaczepia cię pani Murańska? Wiesz co, znowu? No był taki czas. Tak, był taki czas, że, kiedy mnie zaczepiała, ale nie mam pojęcia. Ja się ostatnio bardzo odcięłam od czytania komentarzy, zresztą zazwyczaj nie czytam, staram się. Nie wiem, co. Był to jej debiut i zastanawiam się, dlaczego akurat ciebie sobie wybrała, no bo jednak sporo kobiet się już dotychczas pokazywało. Czy wy macie jakiś kontakt, konflikt? Jak to wygląda? Nie, wiesz co, Asia Murańska broniła Nikitę przy poprzedniej mojej walce i mówiła, że manipuluje w jakiś tam sposób. Odniosłam się do komentarza i tej propozycji, tak od razu odebrałam, że pewnie chciałaby ze mną walkę. Ale jednak ten pamięć Mateusza, z którym bardzo się lubiliśmy, bardzo... To jest taka przyczyna. Tak.
No a jeżeli chodzi o inne osoby? Masz kogoś na celowniku? Nie mam na celowniku i właśnie tu jest problem, bo ja zazwyczaj z nikim nie mam prawie konfliktu i Marianna mi tak zaczepiała, aż wyczepiła. No ale ty cieszysz się, że już jest koniec, że już nie będziesz się zaczepiać? Nie, wiesz co, no... Nakręcało cię to? Nie nakręcało, bo mi dużo też nerwów zjadło, dużo mnie to kosztowało. Ale cieszę się, że przeprosiła Gosię, to jest dla mnie bardzo ważne, bo jednak sobie rękę ja na bardzo końcu. Lubię wnosić światło, uśmiech na twarzy i wymagam od moich bliskich i znajomych z mojego otoczenia szacunku do innych osób. Jeżeli ktoś się zachowuje... Właśnie Monia, i pani Gosia wyzwała Mariannę do walki, co ty o tym sądzisz? Mi się wydaje, że to byłoby fajna potyczka, bo rzeczywiście zachowanie Marianny wobec Gosi, słowa jakie padły, to było tak... poniżające nie dla Gosi, tylko właśnie dla Marianny, która poniżała inną osobę, bo zazwyczaj jest tak, ktoś, kto nie zna swojej wartości, poniża innych, nie jest wartościową osobą. Nikt wartościowy nie poniża innych, żeby obudować się, żeby podnieść swoją wartość. Podałyście sobie rękę już w oktagonie, padły jakieś słowa w kierunku... Podałyśmy wczoraj właśnie sobie ręce. Tak, bo Marianna jest wyższa i zawsze jak się patrzyła mi w oczy, to patrzyła mi w cycki. No to zakochała się, no po prostu, nie wiem. I mówię, Marianna, przestań, mówię, bo zaraz wybuchnę śmiechem. Ona mówi, znowu pomyślał, że jestem lesbijką. Nie no, ona chciała uciąć te insynuacje, więc no poza tym wiemy, że ma męża, dziecko. Tak, ale to wiesz, taki żart z twojej strony. Takie śmieszne sytuacje, jak ona patrzy na mnie z góry. Ja mówię, no nie wytrzymam, mówię, weź, mówię, zróbmy, mówię, z klasą chociaż raz. Zdradził Krystian od ciebie z redakcji, że dzisiaj Marianna nie była w najlepszej kondycji, jeśli chodzi o takie przygotowanie psychiczne. Wydawało mu się, że no jest zestresowana. Ty też miałaś takie odczucia, kiedy ona wychodziła do oktagonu? Od samego początku, że Marianna nie jest w dobrej kondycji psychicznej. Głowa to jest bardzo dużo, nie? Głowa to jest podstawa w walce, ale też umiejętności, no i warunki fizyczne. Dużo jest aspektów też. Mi się wydaje, że miałam bardzo duże szanse dziś wygrać. No nie wykorzystałam tego. I wielu osobom się też wydaje, że od początku, kiedy pojawiła się tutaj we Freak Fightach, trochę ta pewność siebie jej urosła. Że od początku, kiedy atakowana była przez Lalunę, to aż do wczorajszego dnia dużo bardziej, że tak powiem, urosła i medialnie, i w pewności siebie. Czy ty to zauważyłaś? Nie, to jest wręcz zakrywanie swoich niedociągnięć i wad. Zazwyczaj tak jest, mały piesek zazwyczaj głośno szczeka, kiedy się bardzo boi, i tak robi to Marianna. A czy ty liczysz na tą walkę Marianny z Laluną? Wiem, że jesteś sercem za... Przepraszam, obiecałam ci, że wygram to. Prawie udało mi się. Jeśli chodzi o ich pojedynek. Laluny i Marianny? No, tam będzie ogień też ostry. Nie wiem, czy z Gocho, czy z Laluną, ale to też może być bardzo dobre. I czekamy, co z twojej strony nas jeszcze czeka. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. I gratulacje. Dzięki przetrwania jednak.